Halo, dzień dobry, ja jestem Dagmara i witam was na kanale Głos za kadru, a to jest drugi vlog. Drugi, wow. Ci, co jeszcze nie widzieli poprzedniego vloga, to niech sprawdzą, bo będziecie wiedzieli, o co w ogóle tutaj chodzi. No, moje krzesło tak skrzypi. Jednak się przeliczyłam, jeśli chodzi o czas. Okazało się, że czasu jest mniej niż się spodziewałam. Musiałam zarwać nockę. Nie wiem, ile już wypiłam się kawy, ale bardzo dużo, a rzeczy jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i przede wszystkim komputer jeszcze nie jest tam, gdzie powinien być. Bo obiecałam, że wam pokażę, jak zrobiłam sobie mniej więcej moje stanowisko. To jest bardzo prowizorka, naprawdę. To jest zrobione tak na szybko, tak żeby usiąść, streamować, żeby już było gotowe, ale jest bardzo prowizoryczne i miałam o wiele więcej planów na to miejsce. Chciałam to bardziej zmodernizować, ulepszyć, no ale niestety wyszło jak wyszło. Chciałam sobie też trochę walnąć takie ukryte stanowisko, jak ziemniak u siebie zrobił. Ważne, że ściana jest gotowa. Ściana jest super, ściana jest cacy, także za chwilkę wam wszystko ładnie pokażę, jak to wygląda. Znaczy ładnie, no wiecie, tutaj jest straszny bałagan teraz w moim pokoju, bo obok niej leży kilka kartonów. Część rzeczy jest już przygotowana do włożenia, część rzeczy jest już w kartonie, w kartonach, a część jeszcze czeka, aż... przypomnę sobie o ich istnieniu. No bo mianowicie właściwie przeglądałam absolutnie wszystkie szuflady, wszystkie szafki w moim pokoju i się zastanawiałam, co wziąć? A czego nie? Czy to mi będzie potrzebne do życia, czy nie? A to jest takie zagmatwane. Naprawdę nie wiedziałam, że to zajmuje aż tak dużo czasu, że musiałam zastanawiać się nad każdą rzeczą dwa razy, czy na pewno mam ją wziąć, bo też nie chcę, żeby tych pudeł było nie wiadomo ile i chciałabym zabrać tyle, żeby było jak najmniej. Ale tak się nie da. W ogóle tak szlafrokowo jest dzisiaj. Pod spodem mam bluzę, bo mi jest mi zimno i chodzę sobie w szlafroku. Może przejść. Idźmy do stanowiska. Niech Kubuś Puchatek cały w sierści mojego psa przysłoni wam na chwilę wzrok. I uwaga, tada. No nie wygląda to szałowo. Wszystko wam opowiem, światełka włączyłam specjalnie na pokaz. No więc po pierwsze, ten pokój jest totalną, absolutną ruiną, która wymaga, oj, generalnego remontu. Na szybko, żeby móc po prostu postreamować od razu, postanowiłam, że zrobię tylko ścianę, na którą nałożyłam regips. Pomalowałam ją po prostu na biało, żeby właśnie robić sobie kolorki. Co do reszty, zrobiłam sobie biurko. Ten blacioszek ma, o ile się nie mylę, 1,90 m na 95. Tak, chciałam tak bardzo duży blat, ponieważ stwierdziłam, że to będzie moje centrum dowodzenia, że tutaj będę streamować, będę wielką streamerką, będę robić show, będzie fajnie, będzie super i będę się wspinać po wyżynach YouTube'a. Nie, no tak naprawdę to chciałam mieć po prostu duży blat, żebym miała miejsce na absolutne wszystko, żebym mogła sobie postawić obok laptopa, który leży, w sumie jest! Kochany, widzicie, tam są pudła, wszystko jest po prostu... Jeszcze drabina tam stoi, bo ktoś się nie wyniósł, mam na myśli mojego tatę. Sam blat kosztował mnie bardzo niewiele. 200 zł za niego zapłaciłam, więc zrobiłam to strasznie po kosztach. Ale uwaga, w ogóle, co jest najlepsze? Przykręciłam ten blat do mojego starego biurka, po prostu. Kręciłam, więc biurko jest o wiele mniejsze. Nie wiem, czy tutaj z kolei będzie widać, ale w tym miejscu chciałam przykleić LEDy, tak? LEDy. Nie wiem, już nie mam pojęcia, gdzie jest ta taśma, ale były przygotowane LEDy i chciałam sobie je obkleić. Ogólnie chciałam w ogóle nagrać cały proces powstawania tego mojego kącika streamera, ale nie miałam czym, więc nie nagrałam. Ale tak, parę streamów tutaj było, mieliście okazję zobaczyć i myślę, że było całkiem fajnie. Mi się też tutaj nie streamowało aż tak źle. Mówiłam wam też wcześniej o tych różnych innych, że tak powiem, czynnikach, które na mnie wpływały mocno, więc to streamowanie też się nie odbywało codziennie. Niestety, żałuję, że tak cię nie udało, ale no... Już nie cofnę czasu, nie jestem w stanie reagować inaczej na pewne rzeczy, więc po prostu nie dałam rady. Tutaj jest wszystko, czego potrzeba. Są dwa monitorcie, jest mikrofon, są lampy, patrzcie w ogóle, sufit. Sam sufit w tym pokoju po prostu to jest ruina. Te kasetony same zaczynały spadać kiedyś i wydaje mi się, że chyba kiedyś jednym dostałam w głowę, a na pewno się obudziłam w nocy. Znalazłam jakieś głośniki, tak swoją drogą, gdzieś w rzeczach rodziców i mówię, wow, ale zarąbiste głośniki, ale co się okazuje, czy akurat nie są już podłączone, ale tylko jeden działa i ich brzmienie jest takie Także jest klawiaturka, jest myszunia, jest wielka podkładka i świeczuszka dla klimatu. No i oczywiście laptopik. O, i EOS jest, jeszcze jest EOS. Tutaj, to co tutaj widzicie, to jest szafa. Segment, meblościanka. Zwał jak zwał, po prostu wzięłam to ze ściany tutaj i położyłam tam. Przesunęłam i chciałam mieć jakąkolwiek akustykę w tym miejscu, żeby po prostu, żeby cokolwiek mi zatrzymywało ten głos i stwierdziłam, że tutaj kiedyś był plan, żeby zrobić po prostu obicie z materiału i z jakiegoś wypełnienia, zamiast pianek i chciałam właśnie tak pięknie to urządzić, chciałam to ogrodzić sobie wszystko, ale kurczę, nikomu nie pokazywałam tego miejsca, naprawdę nikomu. Ziemniak widział chyba tylko jedno zdjęcie i nikt, absolutnie nikt nie widział jeszcze tego miejsca, no poza rodziną oczywiście. Czym zrobiłam te magiczne kolorki? Słuchajcie, kupiłam
sklepie najzwyczajniejszą lampkę dla dzieci biurkową, po prostu po jedną taką miałam, a drugiej nie miałam, a dostałam dwie żarówki Xiaomi, które mają właśnie RGB. No i stwierdziłam, że zrobię sobie w ten sposób piękne oświetlenie i chyba wam się podobało, bo z tego co pamiętam to na streama pisaliście, że ładnie się oświetliłam, więc chyba jest dobrze. I starałam się zrobić z tego, wiecie, taki gradient na tej ścianie, no ale do teraz to jest nieustawione, ale ciężko było w ogóle to ustawić. Ciężko było, bo te lampki nie dają, te żarówki nie dają aż takiego dużego światła, aż takiego mocnego niż na przykład to, jak mogliście zobaczyć ostatnio u mnie na streamach, bo wtedy streamowałam u ziemniaka. No to lampy tamte tu dają, wiecie, kolor! Kolor dają! A to jest po prostu taki, no jest kolor, bardzo ładny. Mi się bardzo podobają te żarówki, ale tak kurczę, jakby miały ciut więcej mocy, ciut więcej tego LEDa tam, gdyby było, to by było super. Bo też, no jakby nie patrzeć, oświetlam duży fragment ściany i jednak stwierdziłam, że coś takiego nie jest wystarczające i będę się zastanawiać nad czymś innym, chociaż w sumie i tak to już streamować nie będę. Muszę te wszystkie rzeczy właśnie zapakować, trzeba to wszystko z powrotem złożyć, schować i zabrać ze sobą w podróż życia. Ale tak szczerze mówiąc, to nie za bardzo wiem, co mogłabym powiedzieć wam o tym moim pokoju. Poza tym, że jest on totalną ruiną. Ja też przez jak około 3 lata ostatnie w ogóle praktycznie nie przesiadywałam w tym pokoju. Znaczy wiadomo, przesiadywałam na początku, żyłam w tym pokoju, on był też ładnie urządzony, jakkolwiek był dywanik i tak dalej, ale długo w głowie mi siedział generalny remont, nie miałam niestety na to w ogóle funduszy, więc ten remont był przekładany, aż w końcu stwierdziłam, że chociaż ściana, jedna ściana, jedna jedyna, bo też podłoga, ja wam też pokażę podłogę. Ta podłoga jest umyta, naprawdę, ta podłoga jest wyczyszczona, umyta, widzicie, nawet tam jest pudełko jeszcze od tej lampy, tutaj, patrzcie jaka to jest prowizorka, to leży po prostu na szpachli, na gładzi szpachlowej, bo nie miałam na czym tego postawić, więc to samo jest z drugą lampką tam, ale ta podłoga jest umyta, jest czysta, no znaczy teraz, jak mnie nie było z miesiąc czasu, to też się trochę zdążyło tutaj ukurzyć, ale tutaj właśnie są pozostałości po remoncie i widzicie, ta podłoga ma milion kolorów, tam z drugiej strony jest jeszcze gorsza, więc tutaj kiedyś powinny wlecieć panele i tutaj, słuchajcie, jako że pokażę wam, co jest za moim oknem, będziecie mogli wiedzieć, gdzie mieszkam. Nic. Nie ma nic, bo zakleiłam sobie okno, żeby mi nie wpadało światło. Nie miałam pomysłu za bardzo, co zrobić z tym oknem, a wkurzało mnie po prostu, że tutaj takie światło wpada i niszczy mi moją kolorystykę na ścianie. Ale wracając do ściany, mówiłam wam też, że pokażę wam, jak ona wyglądała pod spodem. I nie wiem, czy mam zdjęcie gdzieś na telefonie, ale jak mam, to je tutaj wkleję. Jak nie mam, to mimo wszystko i tak was zabiorę w kącik, gdzie nie ma tapety, bo tutaj poprzednie osoby z mojej rodziny, które tutaj mieszkały, po prostu robiły jakieś remonty niewydarzone, totalnie. Więc słuchajcie, wam pokażę, jak wyglądała ściana. Znaczy ten fragment, który chcę wam pokazać, i tak wygląda lepiej niż to. Serio. Tutaj troszkę światełka nie zaszkodzi. Słuchajcie, tak wygląda ściana i uwierzcie mi, ta ściana jest w bardzo dobrym stanie w porównaniu do tego, co było tam. Naprawdę, przysięgam. Ale też tak ogólnie powiem wam szczerze, że jako, że w mieszkaniu tutaj mamy piece kaflowe, to też był problem na przykład z ogrzewaniem tego pokoju, bo mój pokój jest naprawdę wielki, on jest gigantyczny. Tutaj ten pokój to jest mniej więcej to, jak ma studio ziemniak u siebie. To jest mniej więcej to samo, tylko że po prostu moje jest kanciaste, takie śmieszne, w dziwnym kształcie. Ale mniej więcej jest metraż bardzo podobny i ciężko mi było w ogóle jakkolwiek tutaj zagospodarować przestrzeń. A jeśli chodzi o ocieplenie tego, to jest masakra, bo mówię, są piece. W tych piecach trzeba... O, się niebiesko zrobiło. W tych piecach trzeba palić i trzeba palić codziennie, żeby było faktycznie ciepło. A pokój, który ma ponad 3 metry sufitu, to jest po prostu dramat. Tym bardziej, że pode mną nikt nie mieszka, nade mną nikt nie mieszka, pomieszczenia są puste. Całe ciepło, jakie ja tutaj potrafiłam sobie zgromadzić, uciekało w kilka godzin. I niejednokrotnie bywało tak, że siadałam do komputera już po paleniu w piecu. No i tak już koło pierwszej w nocy, no było cieplutko, nie? Było super ciepło, ale nad ranem to pingwiny chodziły. Naprawdę, ciężko jest w ogóle ocieplić takie mieszkanie, w sensie ogrzać takie mieszkanie. To jest bardzo męczące i uciążliwe, no ale niestety taki mamy klimat. Chociaż w tym roku zimy nie ma. Nie chcę wam pokazywać za bardzo reszty pokoju, bo tam jest totalny, istny bałagan, bo wyciągałam wszystko z szafek. Ja też w ogóle nie mieszkałam w tym pokoju przez dłuższy czas, bo jako, że tutaj był remont, to ja spałam w innym pokoju. Moje łóżko zostało przeniesione w ogóle do innego pokoju, a jak bywałam u ziemniaka, to rodzice zrobili sobie z tego pokoju po prostu taki dodatkowy składzik i tutaj wylądowało wszystko. Od wędek mojego taty na ryby, po...
po kwiatki z działki. Prawda, po kwiatki z balkonu i tak dalej, wszystko było w tym pokoju. Więc ja też musiałam tutaj ogarnąć, posprzątać i w ogóle. To też było bardzo czasochłonne. No i jeszcze ta ściana, która wcale nie była taka łatwa do zrobienia, bo to jest regips, ale było dość problematyczne, bo ta ściana jest okropnie krzywa. Taka. Ona idzie tak i takie fale się robią. Ona jest przeraźliwie krzywa. Zresztą jak całe to mieszkanie, to jest, mówię, stare budownictwo. I żeby ogarnąć te regipsy, to mój tata się nagimnastykował trochę, żeby to wszystko ładnie spiąć. Naprawdę bardzo długo było to robione, było malowane też wiele razy. Ale niestety, też jedna płyta w ogóle się nie trzyma. W sensie trzyma się na tym kleju, i tata musiał wkrętów używać, żeby to nie spadło. Bo to by po prostu inaczej spadło mi na głowę. Więc tak przypał trochę. Jeśli chodzi o pokój, to myślę, że coś więcej wam pokażę, ale już nie w tym miejscu. To jest bardzo dziwne, bo mieszkałam w tym pokoju praktycznie przez całe swoje dzieciństwo. Jeśli ktoś wie, o czym jest historia, a cioto, nie wierzę, że o tym wspominam, ale jeśli ktoś wie, to niech wie, że to się wydarzyło tutaj, w tym pokoju. Tutaj w ogóle kiedyś wam też powiem, w tym miejscu, jako że już planowałam remont i już wiedziałam, że ja zrobię tutaj w końcu kiedyś remont i nie było mi szkoda ścian. Razem ze znajomymi stworzyliśmy ścianę pamięci i zaczęliśmy pisać markerami po tej ścianie, robić jakieś podpisy, jakieś śmieszne teksty swoje, jakieś takie rzeczy, które nam się ze sobą kojarzą. Właśnie z przyjaciółką wtedy to zrobiłam i też znajomi się dopisywali, ale no w koniec końców zerwałam te tapety w końcu i była goła ściana, więc poszedł regips. Reszta pokoju wygląda naprawdę fatalnie i tutaj potrzebny jest naprawdę generalny remont. Zresztą ja najchętniej bym w ogóle zerwała tę podłogę i położyła wszystko płyty na nowo. Nie wiem, jak mój tata się na to zapatruje, ale ja bym chętnie wylała tutaj benzynę, zapałkę i sru. Ale prawda jest taka, że ja muszę uciekać i pakować się dalej, bo jak widzieliście, tutaj są pudła, są ciuchy, komputer stoi, a nie powinien już stać od dawna. Powiedziałam wam troszkę o pokoju, mieliście okazję zobaczyć, jak to wyglądało i wcale to nie wygląda rewelacyjnie. Ja jestem mimo wszystko dumna z tego kącika, że mimo wszystko powstał, bo jeszcze kilka lat temu, jeszcze tak naprawdę 2 lata temu nie wierzyłam w ogóle w to, że mogę robić to, co teraz dla was robię, że mogę siadać sobie ze swobodą przy komputerze, że mogę z wami rozmawiać, że ja się nie wstydzę, że ktoś widzi, jak ja gram, bo ja zawsze się tego bałam, że ktoś będzie mnie hejtować, że ja grać nie umiem, a wy wiecie, że ja nie umiem grać. Ale kocham gry i uwielbiam to robić i uwielbiam z wami konwersować w tym momencie, jak gram i naprawdę to mi sprawia tak dużą radość, że nie jestem w stanie jej opisać, więc cieszę się, że ten kącik mimo wszystko powstał. Cieszę się, że w końcu zaczęłam robić to, co sprawia mi przyjemność. Cieszę się, że moje życie jakkolwiek idzie naprzód. Może to są naprawdę maleńkie kroki, ale to są ogromne kroki dla mnie, bo jeszcze 4 lata temu byłam inna, jakby to powiedzieć. To, jaką widzicie mnie teraz, to jest ta moja dobra strona, która powinna być wydobyta już ze mnie dawno, dawno temu, a ona była zawsze gdzieś tam zagnieżdżona, była taką, byłam skryta. Mówiłam wam też kiedyś, że ja się w ogóle bałam ludzi. To jest też, to jest temat na innego vloga na pewno. Kiedyś wam o tym wszystkim opowiem, ale to nie jest jeszcze ten czas. Do 7 metrów na ten, pod ziemią powinnam iść. No bo to taki temat jest poważny dosyć. Nie, mówię zupełnie serio. To jest historia mojego życia i kiedyś chciałabym ją światu po prostu przekazać. Bo zauważyłam po sobie, że da się zacząć żyć, da się wydobyć z siebie dobro, da się być człowiekiem. Przede wszystkim da się być człowiekiem, a nie wierzyłam w to jeszcze 3 lata temu. Absolutnie nie wierzyłam. No ale słuchajcie, przeglądając wszystkie rzeczy tutaj w pokoju, natrafiłam na parę fajnych smaczków, które chciałabym wam pokazać i nagle jestem w zupełnie innym miejscu. A dlaczego? Postanowiłam na tym zakończyć tego vloga. Na tym, że mówię tylko o smaczkach, które pojawią się w następnym vlogu i na tym, że pokazuję tak naprawdę tylko ten pokój i tylko to stanowisko. I muszę tutaj was bardzo przeprosić, bo wydawało mi się, że ja pokazałam dużo, ale podczas montowania teraz zauważyłam, że pokazałam sam ogół i nie omówiłam niczego tak naprawdę konkretnie, ale w głowie miałam cały czas tylko i wyłącznie przeprowadzkę, tylko i wyłącznie pakowanie, a koniecznie chciałam wam pokazać otoczenie, w jakim streamowałam. Chciałam się po prostu podzielić z tym, żeby też wam nakreślić mniej więcej, jak to po prostu wyglądało u mnie i dlaczego też trochę się cieszę, znaczy trochę, no bardzo się cieszę z tej przeprowadzki. Na to chciałam to uciąć, bo moja gadanina jest tak cholernie niemiłosierna, że vlog wyszedł bardzo długi i musiałam go podzielić też na 2 części, dlatego jest część z stanowiskiem, a druga część to smaczki i reszta. Więc już od razu wam zapowiadam, że będzie kolejny vlog, będą smaczki w tym vlogu, bardzo fajne rzeczy i tam dowiecie się, o czym marzyłam jako dziecko. Ja idę montować dalej, a tymczasem dziękuję wam za obejrzenie. Możecie też dać znać, jakie wy warunki macie u siebie przy swoich stanowiskach, czy też mieliście różne trudności z
remontami, czy też macie takie spadające kasetony, albo strasznie poplamioną podłogę i planujecie właśnie jakoś ją zakryć, albo może jakieś rozwiązania możecie podsunąć, jakie wy byście zastosowali w tamtym miejscu, z których no ja już niestety nie skorzystam, ale jestem ciekawa, jak wy byście rozwiązali po prostu problem tamtego pokoju. Także trzymajcie się, moi drodzy, tutaj macie poprzedniego vloga, tutaj macie inny film, subskrybujka, jeśli wam się to podobało, to dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się. Pa, pa.